Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutnie. Zapraszam na 109 odcinek z ETSM2. Dzisiaj już wybrałem sobie zlecenie z World of Truck, wyścigowe części samochodowe z Rzymu do Pescary. To jest, zaraz zobaczycie, jedno z wydarzeń, właśnie będę rozwijał wydarzenie Start Your Engines. Tu są informacje o wydarzeniu, jak ktoś jest zalogowany w World of Trucks, to sobie może poczytać. Dostaniemy jakieś tam zawieszki, takie różne śmieszne rzeczy. Trzeba zrobić 12 tras powyżej 200 km odpowiednimi naczepami. Zaraz zobaczycie, jaka to jest naczepa. Przejedziemy się tutaj. To już będzie mój czwarta trasa, bo między odcinkami sobie po prostu pojeździłem również. Tu w okolicy Rzymu i też sobie po prostu, czy mi jeszcze się nic nie jedzie, się nie obejrzałem i zrobiłem sobie trzy zlecenia. To będzie moje czwarte, jeszcze mi zostanie 8. Niestety wypauzowałem i tutaj jest noc, więc będę jechał po nocy. Czy w ogóle mam światła? Zobaczmy. Są, coś się świeci. O, i właśnie tutaj mamy naczepy, jakie trzeba wozić. A one są Goodyear i Kron dwukolorowe. W Pescary już byłem. Właśnie poza odcinkami, no ale wy sobie zobaczycie. Nocą nie jechałem, więc można sobie po nocy zobaczymy, jak wygląda ta trasa. Tutaj nic nie ma, dobra, możemy jechać. Na pierwszą, na wpół do drugą dojedziemy na miejsce. O, uwaga, uwaga. No, żeby się tylko zmieścić. No i kita. Po nocy na szczęście ruch jest niewielki. Paliwo, no tak średnio, poniżej połowy, ale jeszcze spróbuję dojechać na tym, co mam. Dobra, opuszczam Rzym. Niestety są dziwne takie śmieszne ograniczenia. Do 40. Kto tutaj na wzniesieniu do 40? On się tutaj auto męczy strasznie. To powinno być jak w ATS-ie, z górki, a nie pod górkę. To by auto nabrało prędkości. Dobrze by się dobrze włączało
do ruchu autostradowego. No i mamy 80 na godzinę, możemy sobie jechać. Rozumiem, że przejechałem 1815 km według tutaj zapisu. A nie, to jest dystans do miejsca. A gdzie tutaj jest, ile przyjechałem? A tam jest 2545. Że jeszcze nie tankowałem, to te dwie liczby są takie same. 18 stopni. Śmigamy. Trochę jadę za szybko. No i ta trasa oczywiście powyżej 200 km jest. A no właśnie jest 208 jeszcze do przejechania. No i wjeżdżamy na odcinek płatny. Dobra. Ej, 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 a tutaj się zatrzymują? Myślałem, że to jest... Czemu on tak zwolnił? To nie mam pojęcia. Lewym pasem. Spróbuję ten korek tutaj wyprzedzić. Okej. Okay. Ja teraz sobie mogę zwolnić. No niestety, po nocy niewiele widać. Tak się przyjemnie jeździ. To jakbyśmy za dnia jechali, to byłby cudowny widok właśnie tutaj, właśnie na tym zakręcie. Robiłem zdjęcie. Może nawet wrzucę miniaturkę, ale jak było za dnia, bo robiłem właśnie sobie fotografię, co prawda bez mojej ciężarówki, ale właśnie na tej trasie jest bardzo piękny widok. Także być może miniatura nie będzie związana dokładnie z tym, co oglądacie, ale jest taki pewien, będzie wyznacznik tego, co można zobaczyć. O, 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 policja. Myślałem, że mandat złapię. Upiekło mi się. Trzeba uważać, bo jest 50 tylko na godzinę. 42 euro.
No, panie. Wcisnął się normalnie. Peskara przed nami. Jeszcze 103 kilometry. No, to będzie trochę kręcenia. Jest rondo. Trzeba uważać. Koniec autostrady. Dziwnie tak się autostrada kończy, i tym bardziej, że to jest odcinek płatny. A nie, płatny chyba się skończył. Ale tak dziwnie, autostrada się kończy, nagle rondo się zaczyna i zaraz znowu będzie autostrada. No i tu w prawo. No jedź. Okej. Z tego DAF-a jestem bardzo zadowolony. Bardzo się przyjemnie nim jeździ. Objadę nim chyba całe Włochy. Za szybko, za szybko. Już tu widzę, że zbliżamy się do miasta. Tylko musimy trochę tak na okrętkę przejechać. Najpierw nad, a potem pod. I tu znowu 40. Powinno być przynajmniej 50. W ogóle nic nie widać. Na szczęście nic nie jechało.
na kasino. Kasino to jak jechałem pierwszy raz, to sobie tam objechałem to. Bo w samym kasino nie ma żadnego tej zrzutki żadnej. A sobie po prostu tam wjechałem. Co ciekawe jest tam jakiś mały wycinek miasta. I co ciekawe jest tam na samym środku przystanek autobusowy wciśnięty, więc nie wiem. Mam takie dziwne wrażenie, że skoro na tym dodatku pojawiły się te dość sporej wielkości struktura związana z autobusami, to myślę, że oni planują dodać albo jako DLC, być może jako DLC, to byłoby chyba najbardziej prawdopodobne, tylko takie większe i pewnie droższe DLC na autobusy. A nie, tutaj nie mam akurat do kasino. Do kasino chyba jak z Pescary do Napoli jechałem, to wtedy mogłem dokładnie zwiedzić. Jesteśmy prawie na miejscu. Są też bramy. Aj, nie ten przycisk. No i tu mógłbym sobie tak zaparkować. A, pewnie mi się nie uda. Dobra, spróbuję. No, wiedziałem, bo tam kurczę. Tam, wiecie, wrzucają między. Nie dość, że trzeba zaparkować między naczepami, też tutaj w poprzek jest jakaś naczepa i tu jest ten mega problem. No ale spróbuję, no. Wiecie, no. Trochę tam zawadziłem, ale mam nadzieję, że się uda. Nie było perfekcyjnie, ale to jest takie. Ale okej, okay. Dobra. Okej, udało się, słuchajcie. Nie zrobię miniaturki, ale słuchajcie, zrobię właśnie tą miniaturkę, jak się jedzie za dnia. Mam to zdjęcie, bardzo ładnie to wygląda i zachęcam wszystkich na trasę z Rzymu do Pescary się przejechać, przynajmniej na tym jednym zakręcie i zobaczyć, jak świetnie wygląda te okolice, te obrzeża dróg. To tyle, no postęp. Nie wiem, czemu nie mam postępu dodatkowego. Powinienem mieć 4. Tak mi się wydaje. Nie zaliczyło mi? No to dziwne. No nic, trudno się mówi. I żyje się dalej. Będę i tak walczył o to, żeby przejść to wydarzenie, ten event. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już w kolejnym zobaczycie. I pochwalę się Wam, co zdobyłem dzięki temu eventowi. Cześć!